Laureatka pierwszej nagrody Aleksandra Dąbek wykona preludium opus 1 nr 2 Karola Szymanowskiego, Mazurek Amol opus 17 nr 4 Fryderyka Chopina oraz Etiudę Gesdur opus 10 nr 5 Fryderyka Chopina. Zapraszam.
I tym przepięknym akcentem szafarskim, bo właśnie Mazurek opus 17 numer 4 powstał właśnie w szafarni. Kończymy koncert laureatów, ale proszę nie odchodzić, bo pan marszałek chce zapewne nam powiedzieć parę słów. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Szanowni państwo, dwie godziny kontemplacji piękna. Kontemplacja piękna wprowadza nas w przestrzeń szczęśliwości. Szanowni państwo, nie mielibyśmy możliwości przeżywania piękna, gdyby nie praca pani dyrektor konkursu. Chciałbym państwa prosić o szczere brawa dla pani dyrektor za to piękno, którym zostaliśmy obdarowani. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Tylko tyle na temat. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję bardzo panu marszałkowi. Ja chciałam tylko powiedzieć to, co powiedziałam na początku. To prawda, że wszędzie można słuchać muzyki wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina, ale tylko w szafarni muzyką towarzyszy świergot ptaków. Jest to chyba najpiękniejszy koncert, który można wysłuchać. Szanowni państwo, zupełnie na koniec. Dziękujemy za wspólny i spędzony czas, miłą atmosferę i zapraszamy za rok. 22. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski odbędzie się w dniach 15-18 maja 2014 roku. Ladies and gentlemen, thank you very much for being here with us, for all this time we could spend together. I would like to invite you for the 22nd International Frédéric Chopin Piano Competition for Children and Youth, which will take place from 15th to 18th of May 2014. Thank you. Dziękujemy. Czekała, zobaczymy, jaka sytuacja.